Zacznę od kilku pytań adresowanych do obojga prelegentów. Później, mam nadzieję, wiąże się dyskusja. Pytanie pierwsze, niestety jest bardzo obszerne, więc oczywiście siłą rzeczy nie da się, będzie go wyczerpać. Chciałem poprosić o nakreślenie, zwłaszcza z tych perspektyw państwa zawodowych, czyli też osób zarządzających, pracujących w służbie zdrowia, priorytety związane ze zmianami w organizacji i finansowaniu systemu lecznictwa. Czyli zanim dojdziemy do tych kolejnych części, związanych między innymi z tym, co jako obywatele, pacjenci możemy zrobić na rzecz tych pożądanych, nazwijmy je najogólniej prospołecznych zmian w ochronie zdrowia, to prośba o próbę nakreślenia tej prospołecznej korekty w obecnej sytuacji. Może zaczynając od pani Małgorzaty. Witam państwa. Proszę państwa, zmiany w ochronie zdrowia, te, które są już się zmieniają od prawie 14 lat, spowodowały ogromne problemy dla pacjentów. I o tym jak gdyby ciągle się zapomina. My, jako pracownicy ochrony zdrowia, jestem czynnik działającą, pracującą pielęgniarką codziennie na odcinku. Pracuję w liczbie przyjęć, więc mam kontakt bezpośredni z pacjentem. Oprócz tego działam społecznie. Natomiast ogromnym problemem dla pacjentów jest dostępność do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dostępność do specjalistyki i jednocześnie to, że zdrowie stało się towarem. Towarem dla nas wszystkich. Ja również jestem pacjentką, państwo jesteście pacjentami. To nie jest tak, że my pielęgniarki czy lekarze jesteśmy oderwani od ochrony zdrowia i świadczymy usługi, czy wykonujemy pewną pracę na rzecz państwa. Natomiast my również jesteśmy pacjentami i brak jest takiej koordynacji, mam wrażenie, pomiędzy pacjentami a pracownikami ochrony zdrowia, żeby zmienić to, co się stało złego i niedobrego w ochronie zdrowia. Zdrowie nigdy nie było towarem i nie będzie towarem. Wydaje mi się, że podstawową i jedną z najgorszych takich przesłanek. W tej chwili każdy szpital musi zarobić na siebie. W jaki sposób ma zarobić szpital? Niedofinansowany, po pierwsze jest tu ogromne niedofinansowanie, jeśli chodzi o środki publiczne. Wynika to z różnych przyczyn i państwo o tym wiedzą, że głównym powodem jest ogromne bezrobocie. Składki nie spływają tak jak trzeba do Narodowego Funduszu Zdrowia. Umowy śmieciowe swoje robią. Czyli cały kodeks pracy tak naprawdę powoduje niestety, ale również niedobory w ochronie zdrowia. My jako pracownicy, i my to odczuwamy na własnej skórze, jesteśmy sponsorami pacjentów. Dlatego, że u nas nie ma podwyżek w ochronie zdrowia. To każdy mówi, pielęgniarki ciągle walczą o pieniądze. Pielęgniarki walczą o pieniądze tak samo jak każdy inny obywatel tego kraju. Nie można życzyć się za najniższą krajową, bo ona jest i tak bardzo niska i w większości szpitali niestety te pensje są bardzo niskie. Część oczywiście placówek ochrony zdrowia jest w stanie wygenerować jakieś pieniądze na podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia, to nie tylko pielęgniarki, to jest również personel podstawowy. Za każdym razem, kiedy myśmy wychodzimy na ulicę i protestowałyśmy, to tak naprawdę państwo chyba się zgodzicie, myślę, że nawet pan Marek Walicki również, że tymi beneficjentami tych naszych protestów byli zawsze lekarze. I tak jest do dzisiaj. My, jest ogromne rozwarstwienie w szpitalach, natomiast wydaje mi się, że najgorsze jest to, że my ciągle zapominamy, że jeżeli społeczeństwo nie będzie profilaktyki przede wszystkim, bo ona w prawdziwym tego słowa znaczeniu, jeżeli będziemy wszystko ciągle w obowiązku przekładać, to chore społeczeństwo niestety i stare społeczeństwo, bo trzeba to też wziąć pod uwagę, my nigdy nie zarobimy na to, żeby dobrze, że tak powiem, prosperować, bo chorzy ludzie nie chcą się uczyć, bo nie mają na to siły, a nie mają siły tak samo, tak jak mówiono o dzieciach przed chwilą. Ja wrócę do tego, może trochę chaotycznie mówię, bo mówiło się w tych dwóch o szkolnictwie. Proszę państwa, pielęgniarek nie ma w szkołach. Jakie mają być zdrowe dzieci, jakie chcecie mieć społeczeństwo, jeżeli dzieci będą chore? Już są. Ja przyjmuję dorosłych od 18 roku życia,
A proszę, mogłabym Państwu wskazać, jak wyglądają ci 18 czy 19-latkowie. To jest o tyle zaczyna się robić społeczeństwo. To jest ogromny problem, bo to jest problem chorób tak zwanych cywilizacyjnych, o których się dużo mówi, ale nic się w tym kierunku nie robi. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Ja powiem tak, że to w paru minutach trudno jest wszystko powiedzieć, ale najkrócej mówiąc, dzisiaj mamy rezultat tego, co zostało kilkanaście lat temu wprowadzone. Czyli dzisiaj obraz opieki zdrowotnej to jest rezultat zmian wprowadzonych 1 stycznia 1999 roku w ramach czterech wielkich reform. Wtedy mieliśmy reformę samorządową, reformę edukacyjną, reformę emerytalną, kwestia OFE i reformę zdrowotną. Te cztery reformy, a reforma zdrowotna w szczególności, były podjęte na takiej fali neoliberalnego podejścia do różnych sfer życia, między innymi do usług publicznych. I te neoliberalne podejście polegało na wierze w konkurencję, w ekonomizację działalności, w prywatną własność, że jak się te mechanizmy uruchomi, no to będzie więcej usług, więcej zdrowia i że to będzie taniej dla państwa, dla podatnika. I też dużą wiarę pokładano w indywidualną odpowiedzialność obywateli za zdrowie. Uważano, że państwo nie powinno, tak jak wcześniej, starać się odpowiadać za wszystko, niech to jak największa część tej odpowiedzialności będzie na barkach poszczególnych osób. I takie zmiany zostały wprowadzone, czyli to, co się stało 1 stycznia 1999 roku, powstanie kas chorych i tak dalej, to najistotniejsze było to, że wprowadzono konkurencję, że publiczne placówki opieki zdrowotnej musiały zacząć zarabiać na swoje utrzymanie w ten sposób, że płacenie było od usług, a nie od całościowej opieki nad jakąś populacją, czyli im więcej usług, tym większa zapłata, jak usług mniej, to mniejsza, niezależnie od tego, jakie rzeczywiste koszty ponosi szpital czy przychodnia. No i wprowadzenie sektora prywatnego do tego strumienia finansów publicznych. Już w pierwszym roku, w 1999 roku, około 5% środków to były środki, które popłynęły natychmiast do sektora prywatnego, a sektor publiczny tyle środków utracił, nie zmieniając swojej struktury, więc to była też jedna z przyczyn szybkiego zadłużania się publicznych szpitali. No i konkurencja i celem działania poszczególnych placówek opieki zdrowotnej nie jest współuczestniczenie w jakimś systemie odpowiedzialności za zdrowie obywateli, żeby się poprawiał stan zdrowia jakiejś populacji powiatu czy województwa, czy żeby zapewnić wszechstronny dostęp do opieki. Celem stało się uzyskanie wyniku finansowego, no najlepiej dodatniego. Takim przypieczętowaniem tych zmian stała się ustawa o działalności leczniczej z 2011 roku. I ustawa o działalności leczniczej, można powiedzieć, postawiła kropkę nad i, jeśli chodzi o zmianę paradygmatu, że działalność lecznicza przestała być działalnością o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa o gospodarce komunalnej definiuje użyteczność publiczną jako niezaspokojone, znaczy nieprzerwane zaspokajanie potrzeb w jakiejś dziedzinie, potrzeb ludności, na rzecz, że działalność lecznicza to jest działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. A ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje działalność gospodarczą, że jest to działalność zarobkowa. Działalność zarobkowa to znaczy chodzi o uzyskanie nadwyżki przychodów nad kosztami, czyli albo zysk, albo podwyższanie wartości przedsiębiorstwa, jeśli chce się je później odsprzedać. Czyli to jest moim zdaniem zasadniczy problem. Zmiana paradygmatu. Publiczne lecznictwo przestało być działalnością o charakterze użyteczności publicznej i stało się biznesem takim jak każde inne, z tą jedną korektą, że to jest działalność gospodarcza regulowana, że trzeba spełnić określone warunki, żeby tę działalność sprowadzić, no tak jak będzie zbrojenia, czy jest parę innych takich obszarów, które są działalnością regulowaną. I teraz jakie są efekty, bo autorzy mówili, że będzie więcej zdrowia, że będzie lepszy dostęp i że będzie to nas mniej kosztować. Takie zmiany zostały wprowadzone nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach europejskich w różnym zakresie. Nie tak dawno duży format, dodatek do Gazety Wyborczej, opublikował taki reportaż
jednego z polskich dziennikarzy, który mieszka w Szwecji, jakie są efekty w Szwecji. Można powiedzieć, to jest przerysowana fotografia tego, co jest u nas. Szwedzi to zrobili wcześniej i Szwedzi mają bardziej takie legalistyczne podejście do... My jesteśmy takim miękkim społeczeństwem, że skutki z pewnym opóźnieniem wchodzą, czyli w pierwszych latach po wprowadzeniu tych reform system tak jakby się opierał przed wprowadzeniem nadmiernej ekonomizacji. Teraz od paru lat już jedziemy w dość szybkim tempie. To efekty są wszędzie podobne, czyli chodzi o produkty. Taki przykład był opisany pacjenta, którego w czasie pobytu w szpitalu, który trwało 115 dni, objeżdżało 85 lekarzy, tylko żaden lekarz nie zajmował się leczeniem pacjenta od początku do końca, bo wszyscy pracowali na zmianę, każdy udzielał swoją procedurę. Czyli dzisiaj system opieki zdrowotnej udziela mnóstwo procedur, ale nie zajmuje się leczeniem od początku do końca. I to na dodatek jest droższe. Powiem jedną daną, że paradoksem wydaje się to, ponieważ kolejki do wielu świadczeń specjalistycznych rosną, że na przestrzeni 2000-2010 liczba przyjęć do szpitali w Polsce zwiększyła się o 39%, średnio w Europie o 3%. Drugi kraj taki to Bułgaria, w którym my mamy drugie miejsce, jeśli chodzi o wzrost hospitalizacji. Co by to znaczyło, że jest lepszy dostęp, że jest lepsza opieka? Nie, że po prostu jest segmentacja na produkty. Czyli opłaca się kilka razy przyjąć do szpitala, żeby wykazać w sprawozdaniu do Narodowego Funduszu Zdrowia kolejne usługi, które zostały udzielone, a nie ma rozliczania, jeśli chodzi o efekty zdrowotne. I na zakończenie, żeby za długo się w tej części nie rozgadywać, Światowa Organizacja Zdrowia uznaje, że są takie trzy fundamentalne, podstawowe cele systemu opieki zdrowotnej. Jeden, dokonywała poprawa stanu zdrowia, czyli taki konstytutywny cel, i zmniejszały nierówności społeczne w zdrowiu. Drugi, żeby w miarę były zaspokajane rozsądne potrzeby i oczekiwania obywateli. I trzeci, w miarę sprawiedliwe rozłożenie obciążeń finansowych. To jakbyśmy z punktu widzenia tych trzech celów mieli spojrzeć na skutki 15-lecia, to pierwszy cel, poprawa stanu zdrowia, nie został osiągnięty w takim stopniu, jak było zakładane, ponieważ celem, zresztą powtórzonym w takim raporcie Michała Boniego, Polska 2030, który miał być takim strategicznym dokumentem rządu Tuska, jeśli chodzi o zdrowie, został zarysowany cel, że mamy dogonić Europę Zachodnią, czyli starą Unię, unijną 15. To z punktu widzenia tego celu lata 2000 nastąpił regres. Tak jak w latach 90. następowała poprawa, goniliśmy Europę Zachodnią, tak w latach 2000 nawet w pewnym okresie nastąpił spadek. Czyli dzisiaj jesteśmy w takim momencie, tak jak na początku reform, jeśli chodzi o dystans, chociaż stan zdrowia się poprawia. Czym to można tłumaczyć? Bo nie ma, to nie zostało poddane analizie, chociaż problem moim zdaniem jest krzyczący. Ano tym, że chyba w Polsce wzrosły różnice społeczne w zdrowiu. I to jest problem, który pewno został pogłębiony przez neoliberalne zmiany w systemie opieki zdrowotnej i różnice w dostępie w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego, ale myślę, że generalnie w całej gospodarce. 30-latek z wykształceniem podstawowym czy zawodowym dzisiaj ma 37 lat życia przed sobą, podczas gdy 30-latek mężczyzna z wykształceniem wyższym ma o 12 lat więcej. Czyli tak dramatyczne różnice nie występują w wielu krajach europejskich. Polska, Rosja jest takim drugim krajem, jest w tym sensie tą czarną wyspą na mapie Europy. Czyli mamy duże różnice społeczne, jak uśredniamy, no to wtedy średni stan zdrowia jest oczywiste, że nie może być zbyt dobry. Różnice społeczne w zdrowiu nie podlegają w Polsce systematycznym badaniom i to też jest jakiś problem. No nie badamy, nie mierzymy temperatury, skupiliśmy termometr. To nie jest to tematem debaty publicznej. Czyli jeśli chodzi o efekty zdrowotne, ja uważam, że w stosunku do wzrostu nakładów, jaki się dokonał, do kryzysu gospodarczego, czyli do roku 2009, jeśli chodzi o coroczne tempo przyrostu nakładów w Polsce, ono było większe niż średnio w Europie, wynosiło ponad 7%, a w Europie chyba około poniżej 3%. Czyli wzrost nakładów, no duże zmiany, a nie ma efektów, można wręcz powiedzieć, że jest pewien regres. Druga sprawa, jeśli chodzi o zaspokojenie oczekiwań, no to jakie byśmy nie przyjęli miary, czy badania CBOS-u, które może są takim
orientacyjnym badaniu, czy też bardziej usystematyzowane rankingi, które z perspektywy pacjenta oceniają systemy opieki zdrowotnej w różnych krajach europejskich. Jest taki sztokholmski raport, to Polska znajduje się na 27 miejscu i pogarsza swoją pozycję. W różnych dziedzinach ochrony zdrowia ta pozycja jest niska i dużo niższa niż wskazywałaby pozycja gospodarcza czy społeczno-gospodarcza Polski, czyli z punktu widzenia oczekiwań pacjenta i czy oczekiwań obywateli jest to bardzo zły wynik i ostatnie 2-3 lata nastąpiło jeszcze większe pogorszenie ogólnej oceny funkcjonowania systemu i to ma jakieś poparcie w takich bardziej zobiektywizowanych rankingach. I trzecia sprawa, w miarę sprawiedliwe rozłożenie obciążeń finansowych, no to mamy takie dziedziny życia, jak na przykład stomatologia, która jest dzisiaj w 80% finansowana wyłącznie ze środków prywatnych, czyli z budżetów gospodarstw domowych, to inne badania pokazują, że co najmniej połowa Polaków w ogóle nie wydaje pieniędzy na stomatologię. Z tego można by wyciągnąć wniosek, że znaczna część społeczeństwa polskiego w ogóle nie korzysta z usług stomatologicznych, no i to potwierdzałyby te alarmujące dane dotyczące stanu uzębienia Polaków również w okresie wieku rozwojowego. Drugi obszar to są leki. Leki są w 60% finansowane ze środków prywatnych, w 40% ze środków publicznych. No to też mamy, czy w tych cyklicznych badaniach GUS-u wydatków gospodarstw domowych na zdrowie, czy też w profesora Czapińskiego diagnozie społecznej, informacje wskazujące na to, że od kilkunastu do 20% gospodarstw domowych w niektórych kategoriach społeczno-ekonomicznych, na przykład tam, gdzie jest w rodzinie bezrobotny, czy tam, gdzie są osoby z chorobami przewlekłymi, czy obciążone niepełnosprawnością, nie są realizowane wszystkie recepty, które są przepisane przez lekarza. Lekarze zapisują za dużo leków, to jest inna sprawa, tylko inne powinny być metody na to, żeby farmakoterapia była racjonalna. Dzisiaj mamy najbardziej brutalną metodę, czyli zdolność nabywcza obywateli czy gospodarstw domowych. Czyli nie można powiedzieć, że mamy sprawiedliwsze rozłożenie obciążeń, wręcz odwrotnie. Można powiedzieć, że w niektórych obszarach poza lecznictwem szpitalnym, które tylko w 3% jest finansowane ze środków prywatnych, a w pozostałej części ze środków publicznych, to w pozostałych obszarach mamy coraz większe wycofywanie się państwa i to powoduje zwiększenie nierówności w dostępie. No i najgorsze jest to, że osoby wykluczone, czyli te, które nie osiągają, nie mają żadnego stałego świadczenia emerytalnego czy rentowego, i nie mają zatrudnienia, czyli nie mają żadnego tytułu do bycia ubezpieczonymi, to są nieubezpieczone i one nie mają żadnych praw do systemu opieki zdrowotnej. Oczywiście trafiają do szpitali i wtedy są leczeni na koszt budżetu państwa, ale zanim trafią do szpitala, to stan ich zdrowia ulega takiej destrukcji, że efekty tego będą gorsze, czyli na dodatek jeszcze nie jest pełni realizowany ustęp 2 artykułu 68 Konstytucji, który mówi, że każdemu obywatelowi będzie zagwarantowany dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. I na koniec powiem jeszcze artykuł 2 Konstytucji, który w drugiej części często pomijanej, bo pierwsza część mówi, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, ale druga część mówi, realizuje zasady sprawiedliwości społecznej. No to na pewno w zdrowiu zasady dzisiaj nie są realizowane. W ten sposób, w naturalny sposób dochodzimy do drugiej strony pytania o główne problemy organizacyjne i finansowe w służbie zdrowia, czyli pytanie o możliwości korekty tego systemu, zwłaszcza, że przecież są kraje i nawet w Polsce przed tymi zmianami system funkcjonował sprawnie, więc zapewne można sporo zrobić. Sposób dość oczywisty, jak na profil tego naszego wydarzenia, jak na profil czasopisma Nowy Obywatel, będą nas szczególnie interesowały te rozwiązania, które umożliwią większy wpływ obywateli, tutaj także pracowników służby zdrowia, na kształt systemu, na decydowanie o sprawiedliwym racjonowaniu usług zdrowotnych. Tutaj także chętnie usłyszałbym i Państwo na pewno również parę słów na temat alternatywnych koncepcji organizacji jednostek placówek zdrowotnych. Tutaj
swego czasu sygnalizowana na szkłamach przez pana doktora koncepcja przedsiębiorstw społecznych jako pewne wyjście jako ta trzecia droga pomiędzy tym systemem tradycyjnym, no i tym tą faktyczną prywatyzacją, która obecnie się odbywa. Więc prośba o, poczynając od pani Małgorzaty, o zarysowanie takiego prospołecznego programu dla zdrowia, no z akcentem właśnie na to, jak dać rzeczywiście zagwarantować pracownikom i użytkownikom systemu systemowe możliwości no po prostu podejmowania decyzji, pilnowania tych praw i pilnowania elementarnych wymogów, spełnienia elementarnych wymogów sprawiedliwości. Proszę Państwa, ustawa, o której wspomniał Pan Doktor, z 2011 roku o działalności leczniczej, ja ją nazywam bublem prawnym, dlatego że ona pozwala przekształcać szpitale i to się dzieje. Najpierw się działo bez tej ustawy, przed 2011 rokiem, a w tej chwili od 2011 roku przekształcane są szpitale w tak zwane spółki prawa handlowego. Ja też jestem taką spółką od 1 października. I co w tych spółkach się dzieje? Ja może pokrótce Państwu nakreślę. Zwykle jest to tak, ponieważ ja znam z całego kraju informacje na temat dotyczące spółek, które powstały. Najpierw jest to spółka w 100% na przykład miasta albo starostwa. Potem, ponieważ generuje straty, w zależności od uchwały podjętej przez starostwo, czy miasto, w moim przypadku miasto stołeczne Warszawa, taki szpital można sprywatyzować. Bo jeżeli generuje straty, to znaczy, że miasto nie zapłaci za te straty wynikające z roku tak zwanego obliczeniowego. W związku z czym przekazuje się te szpitale firmom, takim jak Centrum Dializa, Nowy Szpital. To się dzieje w Polsce i tam zaczynają się naprawdę horrory, dlatego że po pierwsze zwalniani są pracownicy, głównie pielęgniarki, jest to największa grupa zawodowa. Zwalniani są tak zwane, wchodzą firmy outsourcingowe, które jakoby mają podnieść jakość szpitala, ale obniżyć koszty. I to znowu się dzieje kosztem pacjenta. Dlaczego? Dlatego, że zwykle w tych szpitalach, spółkach, już prywatnych, pielęgniarka pracuje na 40 łóżkach, 60 łóżkach. Jest jedna na zmianie. Proszę Państwa, o jakich my standardach mówimy? My wracamy do XIX wieku, tylko w XIX wieku było więcej wolontariuszy. U nas wolontariuszy się nie wpuszcza do szpitali, bo to jest problem, bo to trzeba wypełnić dużo papierów. W związku z czym pacjent pozostawiony jest sam sobie albo rodzinie, jeśli umarł. Mówimy również o tym, że i przypominamy stale, że wycofywanie się państwa z opieki społecznej i z ochrony zdrowia to jest najgorsza rzecz, jaka mogła nam się przydarzyć właśnie od tych 13 czy 14 lat. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy w XXI wieku, a my się cofamy znowu do czasów, niedługo to będzie średniowiecze, bo będziemy pracować na świetnym sprzęcie, tylko niedługo nie będzie miał jego obsługiwać. Ja uważam, że przede wszystkim powinno się jak najszybciej znowelizować tę ustawę. Jest taka rzecz, nie wiem, czy pan doktor się ze mną zgodzi. W ustawie o zakładach opieki zdrowotnej nie było możliwości zarabiania przez szpital pieniędzy, przez tak zwany SPZOS. Wystarczyło dopisać kilka punktów w ustawie i zezwolić na to, bo nie była to równość wobec prawa podmiotów gospodarczych, prywatnego szpitala i państwowego. Nam nie wolno było jako obecnie SPZOZom również nie wolno, że tak powiem, zarabiać na tym w swoim szpitalu, natomiast już spółce wolno. Na tym samym szpitalu, jeżeli w moim szpitalu wybudowano ogromny pawilon, w którym jest sprzęt zakupiony z funduszy z naszych podatków. I ja w tej chwili będę mogła świadczyć usługi komercyjne, ale do 1 października takich usług komercyjnych mój szpital nie mógł świadczyć. Chyba jest coś nie tak. Nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć, słuchajcie Państwo, dlatego że mnie tak denerwuje to, co się dzieje w ochronie zdrowia, ponieważ ja nie widzę żadnego tak zwanego światła w tunelu i mam wrażenie, że wszyscy się na to zgadzamy, że pacjent do mnie trafia 55 razy w ciągu tego samego miesiąca, bo leków nie wykupił, bo go na to nie stać. Państwo tego nie widzicie. Ja widzę, ja jestem codziennie w izbie przyjęć i pacjenci nawracają
3-4 razy w miesiącu. Zwiększenie, to co pan doktor mówił, że zwiększenie ilości pacjentów. U mnie oni będą ciągle. To jest biedne społeczeństwo na Pradze Południe, które naprawdę nie ma pieniędzy. Większość ludzi to są ludzie starsi. Z czego oni mają kupić? Z tej niewielkiej emerytury? To ja skupię się na kilku punktach. Pierwsza rzecz, która no, można uznać, że jest wycinkowa, ale moim zdaniem to jest taki wycinek o znaczeniu fundamentalnym, a mianowicie formuła działania placówek opieki zdrowotnej, które otrzymują środki publiczne. W mojej ocenie konieczne jest przywrócenie zasady, że taka, która zresztą w wielu krajach europejskich obowiązuje, w Holandii chociażby, która pierwsze miejsce, czy tam w ostatnim rankingu zajęła pierwsze miejsce, ale zawsze była w czołówce, wszystkie szpitala, prawie wszystkie są publiczne, działają w formule non-profit. Formuła non-profit polega na tym, że wypracowana nadwyżka ewentualnie, bo może być nadwyżka przychodów nad kosztami, jest przeznaczona na cele statutowe tej jednostki, tak jak porty morskie są takimi spółkami non-profit. Miasto Gdańsk ma zresztą udział w porcie gdańskim i tam ustawa mówi, na co można wydać nadwyżkę przychodów nad kosztami. Czyli nie można jej transferować do kieszeni udziałowców. Dzisiaj w systemie opieki zdrowotnej mamy taką zasadę, że nadwyżka, czyli zysk, no jest dzielony przez właściciela według jego uznania, czyli albo inwestuje, albo bierze to do własnej kieszeni. W niektórych obszarach stawki, które ustala NFZ, są dużo wyższe niż koszty ponoszone przez szpitale czy przychodnie. Te obszary ulegają dość szybko przechwytywaniu przez sektor komercyjny. Kardiologia inwazyjna na przykład jest takim przykładem. W tej chwili 30% rynku w zakresie kardiologii inwazyjnej, czyli te balonikowania, stenty i tak dalej, 30% rynku przechwycił sektor komercyjny. Różnica przy odpowiedniej skali działalności, różnica pomiędzy kosztami a przychodami to jest 30-40%. Więc to w mało której dziedzinie gospodarczej udaje się uzyskać taki efekt. I co się dzieje? Oczywiście w zawałach, w ostrym zespole wieńcowym, czyli wtedy, kiedy ten zawał się zaczyna, to w zasadzie dostęp jest w tej chwili europejski. Tylko że myśmy przegonili już standardy europejskie i te usługi z zakresu hemodynamiki udzielane są również najprawdopodobniej wtedy, kiedy nie potrzeba, bo udzielamy ich więcej niż we Francji, niż w Holandii, niż w Wielkiej Brytanii, niż w Danii, czyli jest więcej udzielanych procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej niż w bogatych krajach starej Unii. Mamy w tej chwili trzecie miejsce w Europie według oficjalnych danych Narodowego Funduszu Zdrowia. I to jest charakterystyczne dla tych neoliberalnych zmian rynku wewnętrznego i tak dalej. Jak bardzo dobrze finansujemy, to wtedy mamy bardzo dużo świadczeń, no i w pewnym momencie więcej niż ich potrzeba. Mamy takie procedury w neurochirurgii, na przykład konsultant krajowy w zakresie neurochirurgii, profesor Trojanowski z Lublina, mówi tak, już w tej chwili jest 100 placówek neurochirurgicznych, chociaż nie wiadomo, czy tyle potrzeba, bo nie mamy tylu lekarzy, żeby je tak dobrze obsadzić. 130 wykonuje wszystkie świadczenia i te, które się opłaca, i te złożone operacje, które wymagają wielu dni pobytu na oddziale intensywnej opieki i tak dalej. Pozostałe 70 wybiera jedynie te rodzaje zabiegów, które nie wymagają dużej pracy i dają nadwyżkę przychodów nad kosztami. I nagle się okazuje, że rozkład zabiegów nie odpowiada danym epidemiologicznym, czyli nagle się okazuje dużo więcej niektórych operacji, bo są dobrze wyceniane czasem. Ja powiem tak, ja jestem anestezjologiem, psychiatrą, to generalnie przestrzegam przed niepotrzebnym korzystaniem czy nadwykonywaniem niepotrzebnych operacji, niepotrzebnych leków, ponieważ jest bardzo duże ryzyko zdarzeń niepożądanych i tak dalej. Czyli nie ma leków, które nie mają działań ubocznych. A ten mechanizm finansowania sprzyja nadmiernemu udzielaniu, nie tylko w Polsce, w Niemczech to samo. Dlatego jednym z mechanizmów, oczywiście pewno niewystarczającym, bo należałoby płacić tyle, ile kosztuje. Dzisiaj te rozbieżności, moim zdaniem, to mają charakter aferalny, że prokuratura nic nie robi, to ja się dziwię, bo to gazety o tym piszą. I ten stan trwa.
to należy wprowadzić formułę non-profit, czyli nie może być transferu z CUS-u, to znaczy się tego się z dnia na dzień nie da wprowadzić już w tej chwili, bo rynek tak się zmienił, ale należy, to jest pilna sprawa. I druga, te partycypacja. Światowa Organizacja Zdrowia, ostatnio było takie przyjęcie strategii europejskiej, jeśli chodzi o zdrowie, europejskiej części WHO na Malcie we wrześniu ubiegłego roku, przyjęła dokument, który ma dwa cele strategiczne. Jeden to poprawa stanu zdrowia, zmniejszenie równin społecznych, ale drugi to właśnie ta przywództwo i partycypacja. Czyli z jednej strony władze publiczne powinny stać na czele zmian, ale z drugiej strony nie mogą tego robić sami. I dzisiaj w takich społeczeństwach, znaczy na takim etapie rozwoju społeczeństwa, jaki mamy, nie jest możliwe bez uczestniczenia wszystkich interesariuszy w podejmowaniu konkretnych decyzji. Tylko to by wymagało udemokratycznienia chociażby nadzoru nad środkami publicznymi na poziomie województw. Dzisiaj prawie 70 miliardów jest dzielone w sposób dyskrecjonalny na poszczególne dziedziny. Czyli to, że na kardiologię dajemy tyle pieniędzy po takich stawkach, jest dokonywane w sposób dyskrecjonalny, bez bezpośredniego nadzoru organu pochodzącego z wyborów, no bo w inny sposób się tego nie da. Czyli jednym z kroków byłoby wprowadzenie powszechnych wyborów do rad oddziału wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, tak to nazwijmy, ale druga rzecz, bo to tak jak budżety partycypacyjne czy inne metody wspólnego podejmowania decyzji, to już nie jest ten czas, kiedy jaśnie oświecona władza, niezależnie od tego, jaki to jest szczebel, jest skutecznie i mądrze w stanie przeprowadzić zmiany, czyli partycypacja i ze środowiskiem, z organizacjami zrzeszającymi pracowników służby zdrowia, ale również innych interesariuszy czy pacjentów, i to wymagałoby instytucjonalizacji, czyli wpisania tego jakimiś instrumentami prawnymi, żeby to miało stały, usystematyzowany charakter. To jest tak z perspektywy europejskiej, tak jest postrzeganie, w Polsce musimy to zawalczyć. Może to coś chce Pani dodać, czy jeszcze czy kolejny punkt? Zastanawiam się nad tą partycypacją, co Pan powiedział. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym sensie coś takiego było w SPZOZ-ach, czyli tak zwane rady społeczne, o których po prostu, jak pomyślę, to mi się słabo robi, ponieważ było to grono, że tak powiem, wybierane przez głównie miasto, u nas Stołeczne Warszawa. I to byli ludzie, którzy nie mieli o niczym zielonego pojęcia. I teraz mam pytanie, czy jak ktoś... Ja rozumiem, że stowarzyszenia pacjenckie, gdyby w tym uczestniczyły, prawda, lekarze, pielęgniarki, być może, ale mam jakieś dziwne uczucie, że to by było bardzo trudne we wprowadzeniu, bo jak może decydować o tym, jaką ilość pieniędzy przeznaczyć chociażby na tą hemodynamikę, czy chociażby na okulistykę człowiek, który nie ma o tym danego pojęcia, bo niestety ja byłam świadkiem tego na poziomie mojego szpitala, gdzie Rada Społeczna decydowała, czy mamy zakupić angiograf, czy nie. Oni nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi. I na przykład był taki okres, że zabraniali, a potem pozwalali. Nie, ja powiem tak. Żeby partycypacja mogła się dokonywać, potrzebne jest światłe przywództwo, czyli władza publiczna musi wypełniać swoje funkcje. I powinna ten cały proces przeprowadzać wspólnie z obywatelami, którzy są zorganizowani w taki czy inny sposób, czyli są związki zawodowe. Obywatele mają prawo się organizować wobec różnych celów, również celów zdrowotnych, na przykład, ale rady społeczne, czy to, co dzisiaj nazywamy radami oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, to są układy klientalne. Czyli tutaj nie mamy do czynienia z partycypacją, tylko z układami klientalnymi. To jest problem. I doświadczenia również budżetów partycypacyjnych, ale nie tylko, dowodzą, że jeśli to jest dobrze prowadzone, to ostateczny efekt jest racjonalny i najbardziej korzystny z punktu widzenia interesu publicznego, czy interesu jak największej liczby osób, niezależnie od tego, jak trudna jest czasem decyzja, czy jak ona dotyka sprzecznych, konfliktowych interesów, czy oczekiwań. Więc generalnie dzisiaj na pewno, jeśli nie będzie tej kontroli społecznej, również poprzez różne formuły partycypacji,
to będą układy klientelne i dzisiaj mamy do czynienia z układami klientelnymi, dlatego się opłaca. No na przykład jest bardzo duża placówka onkologiczna w województwie śląskim i ma doskonałe wyniki finansowe. Zmonopolizowała pewien obszar udzielania świadczeń tam, gdzie jest wysoka nadwyżka przychodów nad kosztami, poprzez wpływanie właśnie w ramach tych dyskrecjonalnych różnych metod na decyzję decydentów, czyli tę kurtynę koniecznie trzeba podnieść, bo dzisiaj mamy paradoksalną sytuację, że jest niedobór środków, ale zarazem państwo stworzyło świetne warunki dla biznesu i to dla biznesu takiego, gdzie się w zasadzie żadnego ryzyka nie ponosi, tak jak było zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi, gdzie państwo przymusowo obowiązkową składkę, czyli daninę, przekazało w ręce prywatnych zarządów, które tylko za to, że zarządzały, tym zrobiły wielkie pieniądze. Więc analogiczną w pewnym sensie sytuację mamy w ochronie zdrowia. Państwo ustala stawki, które są wybitnie korzystne i otworzyło drogę, teraz nawet popchnęło do tego, żeby w tym obszarze robić biznes. Ja uważam, że państwo nie jest od tego, żeby w zakresie usług publicznych tworzyć warunki do robienia kasy dla niektórych, zwłaszcza w sytuacji, kiedy są ograniczone środki. Ostatnie pytanie przed tą częścią bardziej dyrektywną, czyli możliwością zadania pytań czy komentarzy, wygłoszenia komentarzy z sali. No, właściwie już zaczęliśmy ten wątek, czyli pytanie o to, co my jako pacjenci, no w przypadku pani Małgorzaty, pracownicy służby zdrowia, no w każdym razie nie decydenci, a cała, to 99%, któremu zależy na tym, żeby usługi zdrowotne były dostępne, żeby pieniądze były racjonalnie wydawane, żeby pracownicy mieli warunki do spełnienia swoich zadań i żeby byli właściwie wynagradzani. Jakie my mamy możliwości działalności na rzecz tych zarysowanych propozycji zmian, ale także innych? Czy gdzie jest tutaj rola dla Związku Zawodowych Organizacji Pacjentów w forsowaniu tej prospołecznej korekty? Być może, ja nie znam takich przykładów, tutaj liczę, że może Państwo coś podpowiedzą. Czy być może są jakieś kraje, w których można pokazać przykłady jakichś spektakularnych sukcesów, ruchów na rzecz reformy ochrony zdrowia? Sprawa, że to jest trudne pytanie, więc nie oczekuję cudów. Tak, można odgórnie, czyli metodami demokratycznymi. Premier Słowacji Fico powiedział, że robienie biznesu na składkach zdrowotnych jest niemoralne. Dlatego powiedział, że nastąpi odejście od... Tam dotyczy to towarzystw ubezpieczeniowych, które zarządzają składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Można też poprzez formułowanie postulatów przez stronę społeczną, jakbyśmy to nazwali, tylko te postulaty powinny być bardzo wyraźnie zrozumiałe dla wszystkich. Ja uważam, że takim postulatem jest właśnie to, żeby szpitale działały w formule non-profit. I to wtedy nie mówimy, czy to ma być prywatne, czy nieprywatne. Oczywiście tym prywatnym podmiotom, które chcą to prowadzić dla zysku, no to wtedy im to zamyka drogę, ale to otwiera drogę dla przedsiębiorstw społecznych, czy to otwiera drogę dla tych form, które dzisiaj również są takie hospice, które są formami prywatnymi, ale nie dla zysku, czyli podstawowa kwestia, jeśli chodzi o zasadę, że opieka zdrowotna w tej części finansowanej ze środków publicznych powinna być realizowana w formule non-profit, moim zdaniem powinno być postulatem. To powinno być postulatem takim kategorycznym zgłaszanym do władz. To jest odwrócenie tego złego procesu, który się z roku na rok pogłębia. Powiem szczerze, że mam powiedzieć dylemat, bo ja się zgadzam z panem doktorem. Tylko cały czas jak jechałam tutaj zastanawiałam się, jak to zrobić. Wydaje mi się, że tak, są stowarzyszenia pacjenckie, tylko że one też już mają serdecznie dość walki i kopania się z koniem. Bo w tej chwili, nie wiem czy Państwo wiecie, odszedł założyciel ruchu 1 czerwca, którego miałam przyjemność spotkać ze 2 miesiące temu, który walczył o to stowarzyszenie pacjentów, różnych grup pacjentów, szczególnie dzieci chorych na wszelkiego rodzaju schorzenia genetyczne, nie tylko. I walczył bardzo dzielnie, natomiast po prostu zwątpił, bo nie widzi żadnej możliwości kontynuowania swojej działalności. Powiedział, że zajmie się swoim dzieckiem, bo to ono dla niego jest najważniejsze, ponieważ gdyby się nie udał, tam wszędzie zamyka, po prostu są zamknięte drzwi.
I pomimo tego, że rozmawiał z posłami, z każdej możliwej opcji, że rozmawiał z NFZ-em, on po prostu nie widzi dalszej możliwości pracy na rzecz pacjentów. I to jest dla mnie przerażające, dlatego że, proszę Państwa, dzisiaj odszedł jeden człowiek, który się zajmował swoim dzieckiem, natomiast my tych grup pacjentów mamy bardzo dużo, one są rozrzucone. Tak naprawdę nie ma takiej jednej, że tak powiem, spójnej idei, żeby wszyscy się ze sobą zjednoczyli, podobnie jest ze związkami zawodowymi. Działamy w trzech różnych dużych centralach związkowych. Oprócz tego wiemy, że są jeszcze inne związki nie działające w tych centralach związkowych. I akcja, która była we wrześniu, pokazała, że jesteśmy ogromną grupą zawodową, ale my pojedynczo działamy tak naprawdę. I dla mnie to jest okropne, że w kraju, w którym jest takie rozwarstwienie społeczne, gdzie jest tyle biedy, nędzy, nasze związki zawodowe nie są w stanie wybrać jednego lidera. Proszę Państwa, ja bym bardzo chciała, i to jest moje marzenie, ale ja chyba żyję w jakiejś ciągłej utopii, że to się uda, żeby był jeden lider, a nie trzech, i żeby pociągnął naprawdę wszystkie te związki zawodowe do roboty i do ruszenia się, dlatego że mam wrażenie, że tylko związki zawodowe są w stanie jeszcze dzisiaj, na dzień dzisiejszy, coś zrobić. Co pokazało we wrześniu, ale my tak naprawdę to sami Państwo widzicie, że żadna grupa pacjentów, która stowarzysza 200 osób czy 100 osób, nie jest w stanie wpłynąć na rząd. A ten rząd, co by nie mówić, tak jak to jest polityka neoliberalna, która niestety, ale ma na celu głównie zysk, nic więcej. Teraz proponuję przejść do tej części, w ramach której można zgłaszać swoje komentarze, pytania. Tam już jest pierwszy głos na samym końcu. Jarosław Górski. Ja chciałem zapytać o taką rzecz, czy były robione jakieś badania, jakieś symulacje dotyczące tego, co by się stało nawet w obecnym systemie, gdyby tak zasadniczo nie reformować, ale gdyby uznać, że po prostu wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, tudzież wszyscy ludzie przebywający na terenie naszego kraju są ubezpieczeni. Czy to zawaliłoby zupełnie budżet NFZ-u? No, troszkę oszczędziłoby się na pewno na kontroli, prawda? Czy nie dałoby się tego zrobić? Czy to byłoby taką straszną katastrofą dla finansowania służby zdrowia? Dziękuję. Według danych, które Polska podała do OECD, i ostatni raport w ubiegłym roku opublikowany OECD pokazuje, że 2,5% populacji nie jest objętych ubezpieczeniem. To nie obejmuje tych, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii, tam pracują, tam płacą składki, czy do Irlandii, czy do Niemiec, czy do innych krajów. Dzisiaj można w gazetach przeczytać, że lekarze rodzinni boją się, bo 7% NFZ chce im zabrać środki, bo oni akurat mają wpisanych na listy swoje tych, którzy mieszkają poza granicami. Mówię to dlatego, żeby odpowiedzieć na pytanie, że koszt leczenia tych, którzy są nieubezpieczeni, a mieszkają w Polsce, to z punktu widzenia budżetu całości NFZ-u nie ma znaczenia. Dzisiaj, jeśli ktoś jest nieobjęty ubezpieczeniem, a spełnia kryteria dochodowe ustawy o pomocy społecznej, no to będą ci, którzy nie mają żadnych przychodów, to wtedy na 3 miesiące jest wydawana decyzja administracyjna wójta, burmistrza i tak dalej, i ich leczenie jest finansowane z budżetu państwa. To łącznie dzisiaj kosztuje około 300 milionów złotych, a budżet Narodowego Funduszu Zdrowia no to jest 60 kilka miliardów, czy tam prawie 70 miliardów złotych, więc to jest to nawet części procenta nie obejmuje. Identyfikacja składek ubezpieczonych, czyli to, że Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdza kto, kiedy zapłacił jaką składkę, kosztuje 220 milionów złotych. Czyli teraz to nie obejmuje kosztów takich, że jak ja na przykład za 2 tygodnie mam wykład w ramach takiego studium podyplomowego na Uniwersytecie Warszawskim, to Uniwersytet Warszawski płaci mi w dwóch częściach. Umowa o dzieło i umowa zlecenia. Umowa o dzieło, jak wiadomo, nie podlega oskładkowaniu i to jest problem wielu młodych ludzi, którzy są zatrudniani wyłącznie w oparciu o umowę o dzieło, bo oni nie mają ubezpieczenia. Ale umowa zlecenia jest oskładkowana.
i ta umowa zlecenia, to u mnie tam stanął, to jest kilka, 30 czy 40 zł, bo to jakaś część jest z tego. I ja podpisuję za zgłoszenie do ubezpieczenia i wypisanie z ubezpieczenia, mimo że jestem ubezpieczony. Czyli mówię to po to, że mnóstwo absurdalnych czynności. Teraz, jeśli jest mąż czy żona niepracująca, a mąż pracuje, to jest ubezpieczona z tego tytułu, że współmałżonek jest ubezpieczony. Jak przypadkowo zawsze taką umowę zlecenia jak ja na jeden dzień wykładu na Uniwersytecie Warszawskim, to jak się wpiszę z ubezpieczenia i mąż zapomni ponownie zgłosić, albo żona, że ona jest moją żoną czy mężem, to wtedy też wypada z ubezpieczenia. Czyli po prostu mamy Himalaję absurdu. 16 czy 17 krajów europejskich obejmuje wszystkich rezydentów, obywateli rezydentów prawem do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych i to powiedziałbym, to powinno, bo to jest immanentne dla systemu opieki zdrowotnej, że chcemy objąć tych, którzy są z różnych powodów obarczeni jakimiś ryzykami. Wykluczeni społecznie, czy ci, którzy wyszli poza granice społeczne, oni są szczególnie obarczeni ryzykami, czyli państwo powinno zastanawiać się nad programami zdrowotnymi, żeby ich objąć odpowiednio wcześnie opieką, żeby niwelować te ryzyka zdrowotne, które są związane z wykluczeniem społecznym chociażby, to u nas państwo robi odwrotnie. Jak w szpitalu to leczymy, ale przed szpitalem broń Boże. Wtedy i cały konglomerat zachowań z tym się wiąże, że wykluczone społeczne nie pójdzie do lekarza rodzinnego nigdy. Ani nie pójdzie do specjalisty, tylko zgłosi się ewentualnie do szpitala albo bez jej pogotowie. Więc z punktu widzenia kosztów w skali makro nie ma to żadnego znaczenia. Jest to jedynie pozostałość, tylko też warto pamiętać, że w Polsce nigdy w historii całe społeczeństwo nie było objęte prawem do, nie było ubezpieczone, mówiąc. Przed wojną to w ogóle niewiele. Rolnicy, czy ludność wiejska w większości nie była objęta, kilkanaście procent populacji. Po wojnie do rządów Gierka, do 71 czy tam drugiego roku, ludność rolnicza nie była objęta. I ci, którzy pracowali na własny rachunek. I teraz już pozostało tak niewiele, że demokratyczne państwo to powinno zrobić, zdecydować się na ten ruch, a nie budować jakieś Himalaje. Powiem państwu, że ja pracuję w szpitalu. NFZ nie zapłaci za pobyt w szpitalu teraz, jak codziennie się nie dokona, pacjent został przyjęty do szpitala na 60 dni, codziennie trzeba sprawdzać, czy on jest ubezpieczony. To oczywiście jest zautomatyzowane, bo są systemy informatyczne, ale absurdy. Teraz od ostatniego kwartału wszyscy pacjenci psychiatryczni muszą być za każdym razem weryfikowani, czy są ubezpieczeni, kiedykolwiek przyjdą do przychodni, chociaż jak nie są ubezpieczeni, to zostawią ochronie zdrowia psychicznego i tak im przysługuje prawo do opieki zdrowotnej. To samo z dziećmi. Dzieci do 18 roku życia, od 2004 roku z mocy ustawy, nie zależy od tego, czy chodzą do szkoły, czy nie, są objęte prawem do opieki zdrowotnej. To za każdym razem trzeba weryfikować. W styczniu, jak przed EFU, świadomie przyjechała taka organizacja, przedstawiciele organizacji pozarządowej z Dolnego Śląska prowadzili ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych z różnymi głębokimi niepełnosprawnościami, zapomnieli o tym. I NFZ im nie chciał zapłacić, musieli informatyka jakiegoś wynająć, żeby wstecznie teraz ustalał te ich uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, że zasady wynika. Więc to dzisiaj, jak to EWUŚ pokazał, bo jak to było miękko traktowane, to może nie miało takiego znaczenia. Jak to zaczyna być traktowane twardo, no to wtedy są napięcia i ja uważam, że to jest jedna z kilku tych podstawowych spraw, które jak najszybciej należy podjąć. Ja jeszcze taki podam przykład, a propos EWUŚ-a, gdzie wydaje się, że wszyscy jesteśmy ubezpieczeni, ci co pracujemy, ja wprowadzam składki. System EWUŚ jest dziurawy, ponieważ my rejestrujemy w izbie przyjęć pacjentów każdego zgłoszonego się. Nawet my, pracujący w szpitalu, które mamy odprowadzane składki zdrowotne, często jesteśmy nieubezpieczone. Ile takich osób jest, ja nie wiem, bo nikt tego pewnie nie sprawdzi. Problemem jest strasznym, ja byłam teraz świadkiem w jednej z przychodni, jak kobieta zapisała się do tej przychodni, do okulisty i nie chciano jej przyjąć, bo wyświetlała się na czerwono, bo w tym systemie wyświetla się człowiek na czerwono, jak jest nieubezpieczony. Czy ona przedstawiała zaświadczenie z miejsca pracy, że ona jest ubezpieczona. To jest potem ona musi wypisywać kolejne oświadczenie, czy to u mnie w izbie przyjęć, czy w przychodni. I ona mówi, że trwa to już
uzgodnienie, ustalenie, czy ona jest ubezpieczona, trwa już 3 miesiące. Ona nie jest w stanie tego załatwić. Ile jest takich osób? Nie mam pojęcia. Ale u nas, no, ode mnie pacjent wychodzi, a dalej jego, że tak powiem, wchodzi na chwilę. Ja nie śledzę. Natomiast tak jak mówi pan doktor, trzeba to codziennie weryfikować. Straszne było się robić w momencie, kiedy na przykład siądzie system komputerowy, a ma prawo się tak zdarzyć. To trzeba to uzupełniać na nowo, dlatego że trzeba uważać, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie nałożył również kar na szpital, bo to jest kolejna rzecz. Jeszcze jedno uzupełnienie. Oczywiście jak ktoś nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem, może się ubezpieczyć dobrowolnie, ale składka wynosi ponad 300 zł, bo to jest 9% od przeciętnego wynagrodzenia. Wiemy, że większość Polaków, bo mediana jest niższa, większość Polaków nie osiąga przeciętnego wynagrodzenia, więc to jest składka dobrowolna, jest zaporowa, czyli ci, którzy nie są ubezpieczeni obowiązkowo, najczęściej nie stać ich na to, żeby ubezpieczyć się dobrowolnie. I jeszcze jedna rzecz, w zależności od okresu nieobjęcia ubezpieczeniem jest opłata wejściowa. Czyli po 2 latach jeszcze od tego trzeba opłatę karną zapłacić tam 2 czy 3 tysiące złotych, bo ona jest liczona w zależności od okresu, kiedy ktoś nie był objęty ubezpieczeniem. Czyli jak ktoś pracuje na umowę zlecenia, ma na umowę o dzieło, te 1500, 2000 i 2 lata już tak jest, zechce się ubezpieczyć, to musi zapłacić 2000 i później 300 miesięcznie płacić. No to jest bariera dla większości nieubezpieczonych, nie do przekroczenia. Dziękuję, Piotr. Słuchaj, Gosia, dobrze, że powiedziałeś, że można opinię wyrazić. I Gosia, powiedziałaś o związkach zawodowych, że oczekiwałabyś zjednoczenia tych central. Jest to niemożliwe, ponieważ w tych centralach siedzi takie stado rządne stołków, że oni wszyscy chcą być przewodniczącymi. Nie masz o tym. To tyle w twojej kwestii, ale rozmawiamy o zdrowiu. Ja bym chciał się dowiedzieć od zwłaszcza pana Marka, jak widzi służbę zdrowia, bo to jest ważne. Dla mnie państwo w samym swoim założeniu powinno dostarczać tej opieki medycznej. Państwo, nie firma prywatna, mnie to nie interesuje. Ja nie dzielę obywateli na tych, co są ubezpieczeni, czy nie są ubezpieczeni. To też nie, szpital nie powinien tego, żadne WUS-ie nie powinny istnieć. Przychodzi obywatel, jest leczony od początku do końca, koniec, kropka, jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Konstytucja mu to gwarantuje. Dla mnie to jest koniec. Ale chciałbym się dowiedzieć, jak pan widzi, czy szpitale mamy nadal prywatyzować? Już ileś tysięcy pielęgniarek wyjechało, za chwilę wyjedzie następne, lekarze wyjeżdżają. Przecież to państwo toczy się ku przepaści. Zgodzi się pan ze mną, prawda? W służbie zdrowia. Za chwilę nie będzie miał nas kto leczyć, a większość obywateli to nie będzie się zgłaszać do pana jako do psychiatry. Dziękuję bardzo. Znaczy, ja myślę tak, że jeśli chodzi o migrację do innych krajów, to jeśli chodzi o lekarzy, w zasadzie to nie osiąga w tej chwili jakiejś znaczącej skali. Inny jest problem, że jak średnio w Europie, średnio w Unii Europejskiej jest 3,4 lekarza na 1000 mieszkańców, czyli 34 na 10 tysięcy, to w Polsce jest 22 lekarzy na 10 tysięcy i jesteśmy na dole tabeli europejskiej. Dlaczego? Bo Polska nie kształci lekarzy. Czyli dzisiaj mamy mniej absolwentów wydziałów lekarskich, uniwersytetów medycznych niż jeszcze na początku lat 90. Ich było, a jednocześnie populacja się starzeje, potrzeby rosną. Więc w tym sensie zgodziłbym się, że te nożyce się rozwierają pomiędzy możliwością zaspokojenia potrzeb, a potrzebami nie tylko z powodów finansowych, ale również z powodu liczby odpowiednich pracowników medycznych. Podobny problem dotyczy pielęgniarek. U pielęgniarek może troszeczkę te czynniki migracyjne mogą mieć miejsce z uwagi na to, że sytuacja zarobkowa pielęgniarek jest diametralnie inna niż lekarzy. Lekarzom dzisiaj się nie opłaca pokonywać barier kulturowych, jakie występują w tych krajach, które chętnie by ściągnęły, ponieważ różnica w zarobkach przestaje być istotna, czyli no, tak jak to było wiadomo, to co było do udowodnienia, że w kapitalizmie lekarze będą zarabiać w miarę dobrze i większość lekarzy dzisiaj zarabia dobrze, zwłaszcza, że ich jest mniej niż potrzeba. W związku z tym to, co do podziału jest większe, więc być może stąd w niektórych dziedzinach hamowane jest, czyli nie ma silnej presji ze strony środowiska lekarskiego na zwiększenie liczby kształconych.
Premier Tusk mówił niejednokrotnie, że należy pracować powyżej 65 roku życia. Tak wszystkich zachęcał, że to jest dobre. To jeśli chodzi o lekarzy, to u nas kilkanaście procent lekarzy, chyba jakieś 15 czy powyżej 65 roku życia dalej pracuje. W Niemczech, gdzie Niemcy teraz się martwią, co tu zrobić, to tam jest 2-3% pracujących powyżej 65 roku życia. Więc różne są fakty, które wskazują na istotny problem, ale też on w jakiś sposób jest korzystny dla tych, którzy wykonują zawód. Jeśli chodzi o pielęgniarki, problem jest dużo bardziej poważny. Też się mniej kształci niż trzeba i warunki pracy są, czy warunki wynagradzania są dużo trudniejsze niż lekarze. I to, co jest efektem prywatyzacji, zresztą nie tylko w Polsce. Jak w Niemczech, w Hamburgu, Hadecja objęła władzę i przeprowadziła największą w Europie prywatyzację szpitali. Kilka tysięcy łóżek zostało sprywatyzowanych. To było opisane w ramach takiego projektu unijnego. To jeden z pierwszych efektów był spadek jakości i związany z tym wzrost liczby skarg do władz lokalnych na jakość. A dlaczego jakość spadła? No bo jak nie ma wpływu na przychody, a w Niemczech jest ustabilizowana sytuacja, więc nie da się tyle przekrętów zrobić, co u nas, że z roku na rok niektóre podmioty prywatne nagle mają 5 milionów większy kontrakt, nie wiadomo skąd, to w Niemczech jest trudniejsze, to wtedy tnie się koszty. A jak ciąć koszty? No największą pozycję zawsze będą koszty osobowe, czyli następuje redukcja zatrudnienia i to u nas to zjawisko też postępuje. I te przekształcenia w spółki kapitałowe, ja powiem tak, jedyny sens przekształcenia w spółkę kapitałową jest wtedy, kiedy to ma być etap do prywatyzacji kapitałowej. Tak jak były przedsiębiorstwa państwowe komercjalizowane w latach 90. Pierw przekształcamy w spółkę Skarbu Państwa, później prywatyzujemy, czyli sprzedajemy udziały. I taki proces zaczyna się dokonywać. Na razie nieśmiało, czyli mamy tam kilka czy kilkanaście przypadków w kraju, że przekształcone w spółkę są następnie prywatyzowane, a wtedy jest bardzo proste, no bo to polega na sprzedaży udziałów. W innym przypadku nie ma sensu, bo zasada gospodarności i tak dalej, dobre zarządzanie, to jest niezależne od formuły, w jakiej działa podmiot, czyli może być w formule samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, no mój szpital w takiej formule ciągle jeszcze działa i to nie ma wpływu na jakość zarządzania, bo to zależy od innych czynników. Natomiast przekształcenie w spółkę powoduje zwiększenie motywacji do zmiany portfela, czyli to motywuje do tego, żeby robić to, co się opłaca, a nie to, co jest potrzebne, a źle wynagradzane, czyli raczej straty społeczne, czyli jak mówimy o uszczelnieniu wiadra, to co pani minister Kopacz mówiła, to nie wiem, to może to jest rozszczelnianie, bo ten model profit driven, czyli nastawiony na zysk w efekcie, i to nie tylko przykład Polski, kosztuje więcej. Gdyby on był tańszy, to jeszcze można by się zastanawiać, a on nie dość zwiększa nierówności i tak dalej, jest droższy, czyli więcej musimy dać, żeby uzyskać to samo. Czyli zupełnie inaczej niż Leszek Balcerowicz nam mówi, że konkurencja i prywatyzacja to zawsze będzie lepiej. Okazuje, w sensie, że będzie taniej. Okazuje się, że nie zawsze. Warto przypomnieć, bardziej niż wspomnieć w dwóch słowach, że amerykański system, czyli w kraju, w którym tak dramatycznie niski jest dostęp do świadczeń zdrowotnych, system jest jednym z najdroższych, jeśli nie najdroższym systemem. Najdroższy właśnie. Czyli system skrajnie sprywatyzowany, urynkowiony i skrajnie niewydolny. Tutaj były jeszcze co najmniej trzy głosy. Ja mam pytanie i jednocześnie może opinię, czyli sugestię. Mam doświadczenie, w Szwecji pan się powoływał na to, rzeczywiście tam jest teraz wielka afera, bo odkąd się do rządu dorwali neoliberałowie w postaci partii moderatu, rzeczywiście pocięli system i się bardzo popsuł. 10 lat temu byłam tam w ciąży i cieszyłam się, że jadę do Polski urodzić akurat właśnie w Instytucie Matki i Dziecka, więc na woli. Bo rzeczywiście mieszkałam wtedy w Sztokholmie i groziło mi szukanie miejsca na porodówce w Wiedle, czyli 150 km na północ. Rzeczywiście było okropne, potem się trochę poprawiło, niestety znowu się ostatnio pogarsza. Ale inna rzecz,
albo dwie są niezmienne. Mianowicie, że stosuje się najnowsze technologie, na przykład moja matka ma RDTS i jest leczona lekiem biologicznym, którego w Polsce by nigdy nie dostała. No i jest nareszcie zdrowa, tak? 50 prawie lat mieszkała w Polsce, nie mogła się wyleczyć, 20 prawie lat mieszka w Szwecji i jest na chodzie. Tutaj przeczytałam książkę ABC reumatologii, musiałabym wziąć całą chemię, żeby w ogóle, nie wiem, gdzieś pod koniec życia, z pokręconymi stawami, żeby ktoś mnie dopuścił w ogóle do myśl, że ja dostanę lek biologiczny. A więc tutaj się czeka, aż pacjent się tak rozchoruje, że w zasadzie już nic się nie da zrobić. A więc pozorne to są oszczędności, dlatego że lek biologiczny podany wcześniej znacznie obniżył koszty leczenia tego pacjenta. Ale no to jest taka jakby strategiczny w systemie. Myśl o tym, że no, jednak wyleczenie pacjenta jest zdrowsze niż zaleczanie, znaczy tańsze niż zaleczanie go przez całe życie. To jest jedna taka rzecz. Druga taka, wydaje się, rzecz, która by się przydała tutaj jako rozwiązanie takie na szybko, to jest karta wysokich kosztów. W Szwecji jest taka karta, tam co roku trochę się podwyższa kwota, jaką trzeba wydać, żeby w danym roku być zwolnionym z dalszych wydatków. No na zabiegi to nie, no bo one są w ramach ubezpieczenia, ale do lekarza jak tam się chodzi, to trzeba zapłacić i to znowu bez względu na to, czy to jest państwowa, czy przychodni, czy jakiegoś ośrodka, czy szpitala jest założycielem państwo, czy jakaś organizacja samorządowa, czy też prywatny. I tutaj taka dygresja na temat tego non-profit. Mianowicie firmy państwowe, ja właśnie w Szwecji byłam częściowo u państwowego i częściowo u prywatnego lekarza, wobec czego mam doświadczenie obydwu tych systemów, wszędzie wizyta lekarska kosztowała tyle samo. Tak, dlatego że ten, który prowadzi jako prywatny podmiot usługi lecznicze, po prostu musi je dostarczać jakby no na tym, w tej samej cenie, nie może tam być drożej. To znaczy, że na przykład prywatny właściciel kliniki ginekologicznej, której akurat byłam właśnie w prywatnej, jego zyskiem jest to, że ma pracę, tak? Dostaje pensję po prostu, lekarze dostają pensję, a nie ma tego zysku takiego właśnie do dzielenia się przez właścicieli, czyli trzeba by doić, prawda, niewolnika, pacjenta, pielęgniarkę, tylko oni po prostu, to jest ich miejsce pracy, tylko że zorganizowane w sposób prywatny, tak? Jest inny organ założycielski, ale sposób funkcjonowania, czyli no, ta sama dotacja, ta sama wycena procedur. Więc to też jest, myślę, taki lepszy sposób myślenia o tym, jak mogą te organizacje prywatne funkcjonować na tym rynku. No i właściwie ostatnia taka rzecz, no bo żeby się ludzie interesowali polityką, no to też trzeba ich wychowywać od lat, uczyć wiedzy o społeczeństwie i tak dalej. Też mam takie porównanie. Mam polską maturę z wiedzy o społeczeństwie i szwedzką. I to jest w ogóle zupełnie inna wiedza. Tam się uczy obywatela, bycia obywatelem po prostu od dziecka, wyjaśnia się, prawda, jak się robi to, że się zmienia prawo. Tak, jak ono powstaje, jest opisane punkt po punkcie. Mówi się o tym, kto jest właścicielem jakiej gazety, żeby sobie, na przykład, żeby młodzież sobie mogła czytelnik wyrobić opinię o jakiejś sprawie, to ma przeczytać, prawda, Landbogensheter i jakieś tam inną gazetę, no bo ta należy, prawda, do związków zawodowych, a ta należy do, prawda, Bonnierz, czyli grupy kapitałowej, prawda, i tak dalej. Więc to jest wszystko opowiedziane w podręczniku do wiedzy o społeczeństwie, żeby ludzie wiedzieli, umieli czytać krytycznie, rozumieli, że są różne spojrzenia na te rzeczy, ale już od dziecka. No i uczy się też oczywiście przepisów, no czego u nas też się nie uczy, no więc potem ludzie też nie wiedzą, jak to działa, nie wiedzą, jak to mogą z tym zrobić. Bo teraz rzeczywiście zgadzam się, że nie wiadomo, co zrobić. Nie wiadomo, co zrobić, dlatego że ludzie coraz bardziej uważają, że polityka ich nie dotyczy. Tak naprawdę chodzi o to, że ich nie obchodzi, a przecież dotyczy, no bo dotyczy każdego z nas. Każda ta decyzja dotyczy każdego aspektu naszego życia. No i wydaje mi się, że już tak ostatecznie to te reformy, o których była mowa, to były właśnie te rzeczy, których się nie powinno państwo nigdy wyzbywać, one były zupełnie niepotrzebne, te reformy. OFE jest jakby pierwszym takim punktem, którym przyznają się do błędu, no bo jakby to najbardziej takie na pieniądzach są te ruchy i tu najbardziej jakby w cyfrach to widać.
trzeba się było przyznać, że to wszystko było do krzanu. Natomiast zarówno reforma edukacyjna, jak i reforma opieki zdrowotnej, no to są totalne porażki i generalnie powinno się jak najszybciej wycofać. No i plus może nie wracać oczywiście, jak to u nas bywa, do tego, co było przed, tylko rozejrzeć się dookoła, gdzie mają lepiej to pomyślane, popatrzeć na cudze błędy. Natomiast no nie wiem czemu, my ciągle się zapatrujemy na Amerykę, na przykład, prawda, no, nie wiem czemu, akurat w naszym kraju, gdzie większość szpitali była budowana w ostatnich latach za pieniądze wspólne, miały pójść do jakiejś jednej osoby, prawda, która potem będzie tego właścicielem, bo miała właściwego kolegę. Więc tutaj jest tak dużo problemów, ale myślę, że na przykład taka, no nie wiem, karta wysokich kosztów to by bardzo mogła, no i powszechne ubezpieczenie, takie jak jest w Wielkiej Brytanii dla wszystkich rezydentów, tak? Ja nie byłam obywatelką Wielkiej Brytanii, ale mieszkałam tam, miałam numer ubezpieczenia narodowego tylko dlatego, że byłam rezydentką. W Szwecji też chyba jest tak, że jak dostałam PESEL, to automatycznie byłam ubezpieczona, bo ja tam byłam głównie na studiach, więc musiałam być tego powodu ubezpieczona, czyli w zasadzie gdziekolwiek by się tu w okolicy nie popatrzyło, to jakoś to można zrobić, prawda? Aha, jeszcze coś, co mi przyszło do głowy, że przecież po drodze, jak mówiliście o tej administracji, przecież urzędy pracy służą tylko temu, żeby rejestrować bezrobotnych, którzy inaczej by tam nie musieli się rejestrować, bo mogliby mieć ubezpieczenie zdrowotne i na przykład pracują na czarno, tak, ale są zarejestrowani jako bezrobotni, bo dlatego, żeby mieli dostęp do opieki medycznej, no to te urzędy pracy jaką by było oszczędnością zlikwidować? Komentarze, proszę Państwa. Ty poczekaj. Podobało mi się z tym Dagon Snyketer. Tylko zdaje się, że Dagens Nyheter ma więcej czytelników, mimo że Szwecja jest 4 razy mniejsza niż Gazeta Wyborcza. Więc u nas byłoby to czytaj obok faktu Super Express. Nie wiem, czy byśmy osiągnęli tutaj wyższy poziom edukacji. Ale to w pełni zgoda, że szkoła nie uczy, jak być świadomym obywatelem. To jest jasne, uczy wielu różnych innych rzeczy. Ale tego chyba w najmniejszym stopniu, co dopiero jak być zdrowym obywatelem. A państwo powiedziało, to wasza sprawa, sami macie wiedzieć. To jest jeden z większych problemów również profilaktyki i promocji zdrowia, co wskazują niektórzy badacze, że to wszystko jest nastawione na klasę średnią, a nie na te kategorie społeczno-ekonomiczne ludności, które rzeczywiście potrzebują tych programów, a później się dziwią w telewizji, że tak mało poszło, nie wiem, na mamografię czy na inne badania. To ta karta wysokich kosztów, to toczy się różne podejście może być. Natomiast jeśli by u nas miał się utrzymać taki liberalny system opłat za leki, no to jest konieczne, bo w Europie są dwa modele. Albo jest niewielka opłata ryczałtowa, i wtedy nie ma znaczenia, no bo nigdy ona nie osiąga wysokich kosztów, albo jeśli jest procentowe płacenie za leki, no to do jakiejś kwoty, a powyżej, i tak jest właśnie w Szwecji, powyżej tam, nie wiem, w Szwecji jest stosunkowo niska kwota. To chyba teraz jest 1100. No właśnie, czyli to są 200, to tak czy tak. No, 550. No, czyli to są niskie kwoty, powyżej których, jeśli pacjent wydaje na leki, przestaje już płacić i reszta jest w całości pokrywana. Tak, w Austrii jest taki model. Więc w przypadku leków tak, w przypadku stomatologii to ja nie wiem, jak to rozwiązać, bo to nie jest w stanie zadziałać przy tak niskiej partycypacji płatnika publicznego, czyli państwo płaci niecałe 20%. Czyli raczej by należało się skłonić do takiego modelu, żeby to była bardziej publiczna służba zdrowia, czyli dostępna również w tych zakresach, które dzisiaj są niedostępne. W Polsce nie ma wielu opłat, więc głównie płacimy za leki. Na stomatologię jestem wyjątkiem, że państwo sobie wyrzuciło to za burtę, tak formalnie. W lecznictwie szpitalnym nie ma opłat i stąd udział środków prywatnych jest niewielki. W lecznictwie ambulatoryjnym są bariery dostępu, więc część przenosi się do sektora komercyjnego
no to tego się nie da objąć takimi, takim systemem. Natomiast leki zdecydowanie tak, i my się taki postulat zgłosili. Ale gdyby, przepraszam, badania laboratoryjne przenieść na kartę, to wtedy ZOZY nie zrzucałyby, znaczy nie unikałyby posyłania na badania. To też jest problem. To jest tak, że w Stanach Zjednoczonych wprowadzono ustawę Browna, czy tam poprawkę Browna, która polegała na tym, że lekarzom zakazano kierować pacjentów na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej do laboratoriów, w których mają swoje udziały, bo robili to 4 razy częściej niż wtedy, kiedy nie mieli udziału. Więc jakby Państwo miały, to byłoby to samo, co z kardiologią inwazyjną, że ona jest potrzebna oczywiście i tak dalej, jak jest zawód, to trzeba szybko robić. Tylko ja już nie chcę anegdot opowiadać, jakimi różni ludzie opowiadają, komu się nas robi stentowanie i tak dalej, czy to ma sens, czy nie ma sensu, bo w wielu przypadkach to już nie ma sensu, może jedynie zaszkodzić. Więc jakbyśmy taki znowu mechanizm promujący zarabianie pieniędzy, to wtedy obawiam się, że żeby się to nie dało zrównoważyć i stąd to jest nieporównywalne z tym modelem, który jest w Szwecji. Natomiast dzisiaj lekarz rodzinny ma w swoim budżecie badania laboratoryjne, tylko jak on wyda, jak on skieruje pacjenta na badania, które sam musi pokryć koszty, no to on nie zarobi. No to co on robi? To mówi, pójdzie tam do SOR-u, to tam w przeciągu, tam się pomęczy 12-20 godzin, ale zrobią tomografię komputerową, może rezonans i pełną morfologię i wszystkie inne badania i będzie to szybko. Albo to skierowanie, będzie ten sam efekt, więc u nas tego typu problem, czyli patologie, które wynikają z mechanizmu profit-driven, są dużo głębsze niż w niektórych obszarach w Szwecji. A to, co Pani powiedziała prywatnie, że nie jest, że nie ma transferu zysku, no to o to wychodziło. Czyli zakaz transferu zysku jest, to jest obcięcie ważnych pazurów w tym, tej drapieżności gonienia za pieniędzmi, a nie za tym, żeby było więcej zdrowia. Tutaj jeszcze głos. Może pozwolę sobie na takie dwie ogólne uwagi. Wydaje mi się, że jest potrzebna taka zmiana całościowa paradygmatu i żeby to wywołać jakąś taką presję ku temu, no, musi nastąpić też pewne uświadomienie jakby wspólnoty interesów między pracownikami z sektora opieki, a jego użytkownikami i odbiorcami. Wiem, że tutaj na tej sali pewnie wszyscy to jakby rozumiemy, natomiast w takim przekazie publicznym nie do końca jest to słyszalne. To znaczy, że kiedy protestują pielęgniarki, to wówczas nie jest to tylko partykularna kwestia jakiejś grupy zawodowej, ale jest to sprawa, od której że ogólnie od dobrostan, warunki pracy, ilość, tak, liczba personelu, stabilność, to są kluczowe kwestie dla pacjenta i jeśli uda się stworzyć taką bardziej solidarnościowe wsparcie dla różnych postulatów tej grupy zawodowej, łatwiej będzie, myślę, no podnieść taką podmiotowość, ale także w jakimś sensie pacjentów, ponieważ też pielęgniarki są tą grupą, która najbardziej bezpośrednio zbiera różne sygnały od pacjentów, czyli się coś złego dzieje, więc jest to też jakby, jest tutaj pewna wspólnota interesu. To jest jedna rzecz. I druga sprawa, która też się wiąże, znaczy, która pozwala zmierzać ku takiej uniwersalizacji tych problemów w świadomości publicznej, to jest jakby dotarcie z przekazem zdrowotnym też do innych segmentów polityki publicznej, to znaczy tam, gdzie próbuje, no najlepszym takim tego przykładem jest chociażby sektor edukacji, czyli walka o medycynę chociażby szkolną, ale także rynek pracy, który coraz bardziej jakby, no po pierwsze, że nie coraz słabiej zasila tą kasę publiczną właśnie pieniędzmi składek, ale także powoduje wiele innych problemów zdrowotnych ze względu właśnie na tą niestabilność stosunków rynkowych, więc jak uda się w analizie różnych polityk szczegółowych silniej akcentować tą kwestię właśnie wpływ poszczególnych przemian, które wynikają właśnie z stosunków neoliberalnych,
to myślę, że no jest szansa, że jakby to szeroko rozumiane zdrowie, no i publiczna służba zdrowia, ale też szersze zdrowie publiczne zacznie być właśnie bardziej urzeczywistnione. I na koniec jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o takie poruszanie się w dyskursie publicznym, to wydaje mi się, że z konieczności, chociaż tutaj też czekam, co Państwo na ten temat sądzicie, mi się wydaje, że z konieczności obok tych argumentów, które są dla nas najważniejsze, czyli związane z równością, ze sprawiedliwością, z dostępem, trzeba jednak, znaczy jest funkcjonalne powoływanie się na te argumenty natury ekonomicznej, ale właśnie jako odwrócenie nieco wektora tego, czyli pokazywanie, w jaki sposób te przemiany prowadzące do komercjalizacji są nieracjonalne ekonomicznie i podobnie też możemy to zastosować do szerszych przemian społecznych, które z kolei wpływają na zły stan zdrowia i też generują różne koszty ekonomiczne. Więc chciałbym zapytać, jak Państwo widzicie też taką strategię jakby perswazji czy budowania dyskursu, na ile tutaj argumenty ekonomiczne powinny być wykorzystywane. Dziękuję. Zacznę od tego pierwszego, o czym Pan mówił, czyli o tym, żeby przebijać się do mediów. Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych nie jest ukochanym związkiem dla mediów. To od razu Państwu mówię. Przebicie się do mediów jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe, bo to jest niedogodny temat ze względu na to, że nas jest właśnie za mało. Ale za mało jest nas w ogóle w systemie. Średnia wieku pielęgniarki to jest 48 lat. Ja już jestem dinozaurem wśród pielęgniarek. Mam szczęście wydłużoną, więc dłużej będę pracować, jak dam radę. Natomiast, proszę Państwa, ogromnym problemem jest, my niedługo nie będziemy mówili w ogóle o problemie pielęgniarek, bo ich nie będzie, mówiąc krótko. Moje koleżanki, te, które ukończyły 50 rok życia, przeważnie chorują, są na zwolnieniach lekarskich, wykonują swoje czynności pielęgniarskie, ale związane jest to właśnie z dużą absencją chorobową. I będzie coraz gorzej, bo mamy pracować dłużej. Druga rzecz. Szkoły, w tej chwili jest tylko jeden system kształcenia w Polsce, tylko studia wyższe dla pielęgniarek, licencja magisterka. W tym roku Uniwersytet Medyczny w Warszawie skończyło 94 czy 74 pielęgniarki, nowe pielęgniarki. Chciałam Państwu powiedzieć, że w 78 roku, kiedy skończyłam liceum medyczne, moją jedną szkołę, liceum medyczne skończyło 148 pielęgniarek, a 6 było liceów medycznych, plus były jeszcze szkoły pomaturalne. Te wszystkie pielęgniarki dostały pracę w Warszawie. To były inne czasy, były te same szpitale, bo nie było tylko szpitala Centrum Zdrowia Dziecka, Alina, natomiast cała reszta istniała wtedy. Był taki niedobór pielęgniarek, żadna pielęgniarka oddziałowa nie wymyśliła sobie, żeby zostawić jedną pielęgniarkę na dyżurze, co teraz jest normą. Mało kadra kierownicza uważa, że to jest wystarczająca ilość, natomiast wtedy ja mogłam naprawdę decydować, gdzie pójdę do pracy, a był nakaz pracy. Ja 2 lata miałam nakazu pracy właśnie w moim szpitalu, w którym pracuję do dzisiaj. I w tej chwili nam się proponuje studia dla pielęgniarek, tak zwany kierunek zamawiany, po którym pielęgniarki będą miały obowiązek pracy w szpitalu, przymus tak zwany. Wiecie Państwo co? To ja nie przypuszczałam, że dożyję tych czasów, że ministerstwo coś takiego wymyśli. Powiem więcej, już jest w ministerstwie Departament Pielęgniarstwa, który tak naprawdę w mojej opinii, nie ma Małgorzata Ulechner, działa na niekorzyść pielęgniarek, oderwany totalnie od rzeczywistości, bo te panie zapomniały, jak się pracuje już przy łóżku chorego. Jeżeli Pan mówi społeczeństwo, żeby jakoś zawiadomić, no ja myślę, że staram się jak najwięcej pracować na rzecz mojego związku zawodowego, pracując na stronach facebookowych, bo to działa. Ja widzę, że działa, że jest odzew. Więcej ludzi widzi, że ten związek istnieje. Pracuję na kilku stronach. Do tej pory tego było brak. Ja to robię od ubiegłego roku, od grudnia. Mam nadzieję, że ktoś przejmie po mnie pałeczkę. Dlatego, że czytanie codziennie o problemach w ochronie zdrowia plus innych problemach społecznych po prostu mnie rozwala. Wszędzie, gdzie się nie obrócę, jest źle. Państwo mówiliście również, tutaj pan doktor mówił na temat osób bezdomnych.
Proszę Państwa, ja się z tym spotykam codziennie. Nie ma żadnego pomysłu na osoby bezdomne. Zdurzenie, że człowiek bezdomny jest bezdomny na własne życzenie, to po prostu to jest kretynizm, bo ja tego inaczej nie nazwę. Nikt nie jest bezdomnym na własne życzenie. Ja przyjmuję tych pacjentów do szpitala, oni u mnie uzyskują pomoc, ale jak wyjdą ode mnie na ulicę, to nie, nikt ich nie przyjmie. Przyjmują ich lekarze bez granic, którzy działają na granicy prawa. I to jest najlepsze. Oni im dają leki, recepty, nie wolno im tego robić. Jeszcze nikt się do nich o tym nie przyczepi. Idźcie do nich, zapytajcie się, z kim oni pracują. Ci pacjenci do mnie wracają, nawracają, ci sami bezdomni, ich znam, bo oni przeważnie mieszkają w tych samych kontenerach, w tych samych dziurach i my ich znamy o potrzebki. Nie ma pomysłu ani na bezdomnych, oni nie mają się gdzie umyć, oni roznoszą choroby, czy nam się to podoba, czy nie. Oni jeżdżą środkami komunikacji miejskiej, wy jeździcie nimi, niektórzy tak samo, siadacie na tych samych miejscach, ale to nie oni są temu winni. To jest winny system. Jeżeli my też nic nie zrobimy dla tych ludzi, ja jakiś czas temu interesowałam się nimi, króciutko współpracowałam z Wunarem, natomiast nie mogę łapać 10 srok za oko, jak nie proszę, to pomaga. Natomiast, proszę Państwa, jest to ogromny problem w Polsce i w Warszawie, bo do nas zjeżdża, oni myślą, że u nas po prostu przeżyją, bo Warszawa jest takim miastem, gdzie w śmietnikach jest dużo żywności wyrzucanej przez ludzi. Ja tylko poinformuję, że mamy dosłownie kilka minut, więc wydaje mi się, że pan doktor chciał jeszcze odnieść do tego, co powiedziane. Tu jeden komentarz i obawiam się, że można już nie starczyć. Znaczy ja się zgadzam z tym, że ten dyskurs powinien być również skierowany na takie racjonalne argumenty. Tylko to, co jest problemem u nas, i to nawiążę do tego, co pani mówiła, edukacja obywateli, to u nas jest jeszcze większy problem, że jak ja słucham wypowiedzi polityków, nie wiem, brytyjskich czy z innych krajów starej Unii, to oni rozumieją funkcjonowanie usług publicznych. Jak słucham wypowiedzi polityków polskich, którzy się nie zajmują danym obszarem, to ich poziom wiedzy i rozumienia pewnych zjawisk i procesów to nie różni się od tego obywatela, który czyta fakty Super Express. I to jest problem, że bardzo trudno jest prowadzić debatę publiczną, kiedy tylko profesjonaliści, czy ci, którzy siedzą w systemie, czy to po stronie społecznej, czy administracyjnej, no mają jakąś orientację, co się rzeczywiście dzieje. To jest bariera, żeby przełożyć tę debatę na poziom racjonalny, a ciągle jest u nas ten mit, no właśnie to, że jakomu się nie udało, to jego wina, tak? Że każdy, że jak się zakasza rękawy, to w ogóle nie ma żadnego problemu i że no właśnie konkurencja to jest lepiej i że prywatne to zawsze zrobi lepiej, no bo jak pójdziemy do prywatnego, to ładnie wygląda. Więc debata jest trudna, ale zgadzam się, że argumenty, że to jest droższe, nie dość, że z celami jest nie najlepiej, to jeszcze jest to droższe, no może w jakimś momencie to dawać efekty, ale musieliby również tak mówić ci, którzy nie są związani bezpośrednio ze zdrowiem, bo oni są mniej, mogą być mniej wiarygodni dla opinii publicznej, czyli wyedukować dziennikarzy, którzy w Polsce są bardzo opiniotwórczy, zwłaszcza z tego są z mainstreamu, i wyedukować polityków. To byłoby takie zadanie, ale oczywiście obywateli wszystkich też. Tutaj Bóg, proszę jeszcze zgodnie z kolejnością wejścią Tomasz. Witam, Tomasz Wyskowski. Ja mam takie jedno pytanie, które jest całkowicie podstawowe i zasadnicze. Mianowicie pojawiły się tu już postulaty na jakąś reformę czy też naprawę służby zdrowia, w tym ten główny postulat o objęciu ubezpieczenia wszystkich obywateli czy też rezydentów. Chciałbym spytać, jakie są, jeżeli są w ogóle w najbliższych kilku latach szanse i pod jakimi warunkami by ten postulat został zrealizowany? Czy któraś z partii, która w tej chwili się ubiega o władzę, ma taki postulat w swoim programie politycznym? Albo ewentualnie w jakich innych warunkach ten postulat mógłby być zrealizowany? A drugie pytanie jest bardzo szczegółowe, ale bardzo życiowe. I sam jakby znam takie osoby, które są młode i pracują na umowach zlecenie. I w tej chwili, kiedy chodzą, znam takie przypadki, że się chodzi do lekarza i jest system EWUŚ, ale również obok niego istnieje ten formularz, który można wypełnić, deklarując się, że jest się ubezpieczonym.
Znam osoby, które go wypełniają, wiedząc, że nie są ubezpieczone. I chciałbym się dowiedzieć, co im grozi. Czy jakieś mandaty, czy potem zabranie z tego zwrotu podatku, czy zaraz komornik. Jak wygląda ich sytuacja? Grozi im, że będą musieli zwrócić środki z należnymi odsetkami, więc to jest nie najlepsza droga. Ale w przypadku umowy zlecenia to w większości przypadków jest ubezpieczenie. Umowy o dzieło. W żadnym wypadku nie zalecam tego robić. To się źle skończy, bo teraz to przyjmuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Dopóki kosztów niezapłaconych przez nieubezpieczonych, kosztów leczenia dochodził szpital, tak jak mój szpital, to tam, gdzie było to nieściągalne, było to umarzane. Narodowy Fundusz Zdrowia ma egzekutywę, jest to potężna instytucja i ona stworzy odpowiednie struktury i to będzie, obawiam się, zresztą takie zapowiedzi są, obawiam się, że to będzie egzekwowane, więc w żadnym wypadku, to jest na krótką metę, nie opłaca się tego robić. Ja nie powiedziałem wcześniej, jeden sens ma EWUŚ. I to, że jedni są ubezpieczone, drudzy nie. Tak samo jak jest jeden sens przekształcenia w spółki kapitałowe. I to jest dokładnie ten sam sens. Jeśli chcielibyśmy sprywatyzować niektóre, czy podzielić Narodowy Fundusz Zdrowia na różne towarzystwa ubezpieczeniowe konkurujące między sobą i później któreś z nich sprywatyzować, to musi być ścisła identyfikacja ubezpieczonych w danym towarzystwie ubezpieczeniowym. Więc to, że ten EWUŚ został wdrożony i że on jest broniony jak niepodległości przez tych, którzy go wprowadzili, to jest racjonalne w tym sensie, jeśli cel strategiczny dalszego urynkawiania systemu nadal pozostaje aktualny. Więc trzeba to obalić. Myślę, że w tym układzie politycznym teraz jest to niemożliwe, ale po wyborach może niezależnie od tego, jaki układ będzie, otworzy się jakieś okienko, żeby tę decyzję podjąć, tylko w czasie kampanii wyborczej musi wytworzyć się ciśnienie odpowiednie. Czyli muszą być sformułowane jasne postulaty, żeby to było przedmiotem jakiejś debaty, to wtedy może będzie szansa, jakieś okienko, że rząd zrobi, tak jak z OFE. Jaka motywacja? Nie oceniamy. Ważne, że w dobrym kierunku. Zbliżający się 10 minut przerwy będzie okazją, żeby te zaległe pytania w kuluarach zadać. Jest mi przykro, że muszę jakby odciąć tutaj Państwu możliwość. O tyle moje wyrzucenia uśmierzę fakt, że Państwo byli bardzo aktywni, uczestniczyli w tym dyskusji, więc bardzo serdecznie dziękuję Państwu, że znaleźli Państwo czas dla nas. Tutaj przyjechać.